Hello, w kolejnym vlogmasie. Witam z kuchni. Tam możecie zobaczyć drążek, na którym chciałabym powiedzieć, że ćwiczę, że się podciągam, ale nie dam rady za bardzo się podciągnąć. Ale podobno jest to bardzo dobre na kręgosłup, żeby tak po prostu sobie powisieć i żeby ten kręgosłup jakby się rozciągnął czy odpoczywał. Nieważne. Dzisiaj witam Was z kuchni. Jestem małym kuchcikiem i robię jakiś tam sosik. Ale dzisiaj nie o tym, bo w końcu bierzemy się za ozdobienie choinki. Powiem Wam, że wnieśliśmy ją. Najpierw była na balkonie, potem następnego dnia ją wnieśliśmy. I jakoś tak odwlekam to ubieranie tej choinki, co już zawsze robiłam w miarę szybko. Ale przez to, że jest na dworzu o godzinie 16, ciemno, to tak się chce spać, że ja siedziałam przed chwilą na kanapie, już mówię, dobra, nie nagrywam vlogmasa, trudno, ale tak wykurczę, dopiero jest 17-18 i co, już będę siedzieć na tej kanapie cały dzień? Mówię, nie, no muszę się ruszyć, ale powiem Wam, że przez to, że właśnie jest tak ciemno szybko, to macie wrażenie, jakby była już 22 i tacy umęczeni, jest wcześniej jeszcze, można powiedzieć w cudzysłowie, ale jesteście jakby styrani, jakby była już 23. I już myślicie tylko, że o, już idzie do spania, no ale nie, bo jest 18, nie ma żadnego spania, bierzemy się za choinę, idę sprawdzić lampki, przetargać karton z sypialni z tymi gratami na choinkę i bierzemy się za ozdabianie. No, ale już Wam pokażę, jakie ze mnie tu pich. O kurde, to nie tak miał się zaprezentować. Co tu mamy? Aha, śmietanę, która trochę się ścięła, ale będzie dobrze, myślę. Wrzucam tam wszystkiego, słuchajcie. Marchewka była, pieczarki były, cebulka była, schabik pocięty, a niech się robi sosik. Tutaj wczorajsza zupka ogórkowa, tu ziemniaczki, no dzisiaj szaleje. O, a jeszcze zanim pójdę, to Wam pokażę, bo właśnie w sezonie takim już świątecznym, na chwilę przed świętami, takie ogórki w słodkiej zalewie z kurkumą są bardzo tanie. W Menny kupiłam je za 10 koron. Myślę, że w innych sklepach będą jeszcze taniej, na przykład takim kiwi. Tak samo kapusta, bo oni po prostu mają to jako taka potrawa świąteczna, no, że do mięska, ziemniaczków używają właśnie kapustki, ogóreczków i dlatego niektóre rzeczy są bardzo tanio w okresie świątecznym. Dużo taniej nawet niż w Polsce. Nie wiem, ile takich swoich ogórków by w Polsce kosztował, a to kosztuje jakieś 3 zł. Na przykład pierniczki można kupić za 3 korony, taką dużą paczkę. No jak znajdę, na pewno Wam pokażę. Tak się przedstawia cudowna choinka. Wiatraczek chodzi, bo palę w kominku i to całe ciepło idzie pod sufit, więc jakoś rozdmuchuję to troszkę. Sprytnie, co? No. Pełna choinka, gałęzie bardzo gęste, a ten z tyłu tam kawałeczek łysy w sam raz, żeby zakryć modem. Nieprawdaż? Prawdaż. Włączyłam klimatycznie na telewizorku kominek, a zobaczcie, jak ja mam cute sweter. Dostałam go kiedyś na urodziny od Kasi, mojej siostry, którą możecie znaleźć na YouTubie pod nazwą Florydzianka. Polecam i zachęcam do obserwowania jej profilu. To jest jeden z moich ulubionych swetrów, więc na początku nie byłam do niego przekonana. Jeszcze patrzę, jakieś krowy? To teraz to jest mój sweter numer jeden. Dzięki, Kasia. Idę po lampki. Kartony przytargane. Nie pamiętam, szczerze mówiąc, które lampki miałam rok temu. Ale oczywiście zanim je zacznę rozkładać na choince, to w ogóle muszę sprawdzić, czy w ogóle się świecą. Lampki numer jeden działają. Lampki numer 2 działają i numer 3. No i widzę, że jakiś kontakt będzie na samym dole. Aj, o Jezus. Jezu, jaka kurzawa. No ładnie, szewc w dziurawych butach chodzi, jak to się mówi. O, wszystkie działają perfekcyjnie. Zakładamy te na choinę. Powiem Wam, że mam takie zakwasy, bo robiłam sobie ćwiczenia Melby. Właśnie na uda i pośladki. O my god! I tam jest takie odwodzenie nogi do boku. O Boż! To przez to ćwiczenie na 100%, bo jak ja tylko tą nogę tak podniosłam, żeby to robić takie zamachy nogą, wymachy nogą, to ja już czułam, że to się źle skończy. I teraz właśnie jak lampki podnosiłam czy coś, to takie stękanie. Masakra. Ale to dobrze. To znaczy, że działa, że robię ćwiczenia, które są potrzebne na rozciągnięcie tych moich zostanych
mięśni. Dobra, let's go z ząbkami. No i jaka? Pomyślimy? Wiecie co? Ja jestem pewna, że Daniel zbijał te lampki, bo zobaczcie, jak to pięknie idzie. Ledwo zaczęły tak cudownie się tu rozkładają. Jedno za drugą, nic się nie pląta. Jakbym ja to składała, to chyba nie muszę mówić, jakby ta robota szła. Najpierw bym pewnie poświęciła godzinę czasu, żeby je rozplątać. Bo ja jestem bardziej taki bałaganiarz i tak wszystko chcę naraz zrobić i potem nic nie jest skończone. A Daniel jest taki... Wszystko musi być na tip-top. I dobrze, bo dzięki temu, zobaczcie, lampy są perfetto. Wiecie co, ja zawsze myślałam, że to się mówi perfecto po włosku, a to jest perfecto. Mój kolega kiedyś mnie nauczył. Dzięki. Nie wiem, czy ogląda, ale jak coś, to nauka nie poszła w las. Jezu, ręce mnie bolą już od tych lampek, jaka to jest ciężka robota. A niby ubieranie choinki to sama przyjemność. Ciekawe. Oho. Proszę bardzo, jednak nie tak perfekcyjnie zawinięte, jak myślałam. Albo ja nieumiejętnie to rozkręciłam. No, powiem wam, że tych lampek to tylko będzie na styk. Podłączamy do prądu. I jak moje rozłożenie lampek? To nie jest źle. Chyba git. Tak mniej więcej. Wiesz, jak dojdą bombeczki. Oczywiście, jak dojdą jeszcze prezenty, atrapy. Mam jeden ten, ale ja nie wiem, do czego to rok temu używałam. Na pewno nie do choinki. Czy to jeden pas do choinki by poszedł? Zostawię na koniec. Biorę się za bombeczki. Ja mam jakiś tu zestaw. Te akurat plastikowe. Co razy lepsze są szklane. Ale że mamy, co mamy. Oh my god. Jak ja tego nie lubię. Nie ma haczyków. Muszę jeszcze haczyki przyczepić. Zaraz gdzieś tu były. O, podwójna robota. I co, poszukiwania. No, ładnie. Odwróciłam, żeby... Odwróciłam te bombki, żeby wypadły haczyki, jeśli są. I co wypadło? Kawałek z bombki. O, są znalezione. O matko, ile to jest roboty. Jeszcze który haczyk widzicie? To raczej będzie odwrotny atak. Hop. Jeden. Hop. Hop. Masz trzymać. Jezu, moje uda. Bombka ty, a bo odwrotnie było założone. Bombka ty, wracaj po plas. O. Te haczyki są takie dupy. Za przeproszeniem. Muszę chyba jakieś te kombinerki przytargać. Bo co to ma być? To jest prawie niezgięte. Można tej szyszce tutaj. O, idealnie. Absolutnie nie chcę powiedzieć, że lenistwo wygrało. Ale nie mam siły schylać się po każdą bombkę i tą zapinkę na ziemię, bo tak mnie uda bolą. Ale jak widzicie, cztery bombki już są. Podstawowe bombki zostały już zawieszone, czyli mam na myśli te duże dwa pudełka z plastikowymi bombkami. Biorę się za tą ciekawszą część i w końcu nie będę musiała haczyków zakładać. Kto to wymyślił? No, są na razie dalej takie bombki, bo teraz te welurkowe, one nie są jakoś złe. Thank you.
A więc mamy w końcu choinkę ubraną, już najwyższa pora, no bo lada moment mamy święta. I teraz co mi zostało? Zostało mi jeszcze ozdabianie balkonu. Zerkę, czy ten mój wymarzony bałwan jest jeszcze dostępny. Ale ostatnio już dwa razy byłam w Gasolson, go nie było, więc chyba moja okazja przepadła. Ale dzięki za oglądanie i widzimy się w kolejnym vlogmasie. Wpadajcie na Instagram i Kiedy Jest Vlog. Do zobaczenia, pa pa!